Jedziemy czy nie jedziemy? Nie jedziemy jeszcze. Czy już kartę swoją, ten... Gdzie? No do góry. O, poszło i tam szkoleczka. Jedziemy! Jedziemy! Nie, cieszmy się, póki mogą wcisnąć sama przycisk w windzie, bo wiesz później jak będzie, nie? Przy dwulatku. 22. Tu na Dusia. Dusia. Chodź. Jest łóżeczko, popatrz. Pani mówiła, że może nam donieść. Nasze miejsce odpoczynku na najbliższe 5 nocy. Już mam otworzę, czekaj. Już. Proszę wjechać. Obsługa hotelowa. Witam panią. Dziękuję bardzo. Może pan już zostawić i wyjść. Ja wyglądam tak, że lepiej się nie pokazywać, ale to z 10 godzin podróży, 12 nawet w sumie z przystankami. I mamy, ha, pojedynczy materiał, w sensie jeden, tak. Duży. Super. King Bed to chyba się nazywało. Super. I jeszcze mamy teraz. To wszystko ona wybrała. Na tym były jeszcze inne rzeczy, ale... Spodenki były bez żadnego gadania, to musiały być te. Dobrze, no to niech będzie tak ubranie. Podoba ci się? Za bardzo lusterka, ładnie wyglądasz? Nie. Nie? No to czemu sobie takie wybrałaś? No ładnie wygląda. Jak chcesz tu chodzić, to trzeba tu buta włożyć, to jak wczoraj. Jak ten but tu wczoraj siedział? O, proszę. Teraz możesz chodzić sobie tam i z powrotem. Idziemy zaraz na śniadanko. Będziemy jeść. Czy my po raz pierwszy w życiu rozpakowaliśmy się tak totalnie? Właśnie tak jest. Tylko, że to chyba jeden z najdłuższych naszych pobytów w jednym miejscu. Tak. Pierwszy raz mamy aż tak długo w jednym miejscu. Nigdy nie byliśmy aż tak długo. Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale i witam was z Kołobrzegu. Mamy chyba już 9 rano, tak? O, 8:59. Zbieramy się na śniadanie, jak widzieliście, jestem po prysznicu. Ogarnięta, pomalowana, ubrana odpowiednio do pogody, czyli do 27 stopni, które dzisiaj mają być. Coś pięknego, mamy 20 któryś września, końcóweczka września, prawie październik, jesień i mamy taką pogodę, że to jest coś niesamowitego, ale nie będę się teraz na ten temat rozgadywać, dlatego że wydaje mi się, że cała ekipa jest głodna. Dlatego idziemy na śniadanie, chyba pierwszy raz idziemy tak późno swoją drogą. Jedzenia jest tyle, że wrócimy stąd 10 kg ciężsi oboje, w sensie po 10. Ale to zobaczycie za chwileczkę. I co, spędźcie z nami miło ten dzień, miło ten wyjazd, kawałeczek tego wyjazdu, miłego oglądania. Tu, cisza też chodzi w moją stronę zawsze, na prawo. Nie no, wyżej. Wyżej. Wyżej, wyżej. Brawo. I która? Myślisz, że która się otworzy? Tata miał rację. Zero. I zamknij. You took me in with open arms, and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. Te pączki tutaj to jest totalny obłęd. Codziennie jem po 4. To są mini pączki, mega świeże, z białą czekoladą w środku. No rewelacja. Więc u mnie zamiast ciasta do kawy są pączki. A ty co masz do kawy? Ty gofra jadłeś, nie? Ja gofra jadłem, dokładnie. Nadia i Krysem poszli już do sali zabaw, tak jak codziennie. Po śniadaniu idziemy ją troszeczkę wybawić. Ja dla was w tym czasie nagrałam kilka przebitek. W tym momencie wsiadłam do windy i do niej dołączam. Pokażę wam, jak cudowną salę zabaw mamy i tak właściwie to przez nią wybraliśmy ten hotel. Bez karty nie wejdę. Myślałam, że magiczne hasło. Widzę, że sami jesteście. Tak, właśnie przed chwilą wyszli. Wow, ale masz dużo miejsca tylko dla siebie. A gdzie jest kawa i ten? A
miałam wziąć kawę i coś? Nie, to nie to jest. Proszę? Ty! 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 Wyletniliśmy się za bardzo i teraz nie zjeżdżasz. To chodź, idziemy porysować, bo po prostu z książeczki, dobra? A tata tam po drugiej stronie. Idziesz też dzisiaj? Pójdę. Mój mąż je jak świnka przy śniadaniu i obiedzie, a potem idzie na siłownię. Brawo dla niego. Siłownia, z której Krystian korzysta codziennie. Ja jeszcze nawet nie przekroczyłam tej szyby, tych drzwi. Tam mamy jakiś game room, nie? Tam jest chyba PlayStation i takie tam. A tutaj basen, z którego również korzystamy codziennie. Chociaż dzisiaj nie wiem, czy do niego pójdziemy. Właśnie, kunio. Juhuhu. Dobry konik. Mama! Nadia jest przedziwna, mówi, ubierz tata koń, a za chwilę nie chcę! Kuku! Jedna z was poleciła mi na Instagramie plażę z kamienistą przy jakimś takim starym molo, małym molo? Małym, tak? Bo ty znalazłeś tę nazwę. Małe molo chyba. Mówi, że tam poczujemy klimat koło brzegu tak naprawdę. I jak się okazało na mapie, to mamy hotel. Praktycznie, no może nie przy tym, ale no mamy 15 minut na piechotkę, więc sobie idziemy na tą plażę zobaczyć co i jak do tej pory, bo my w ogóle jesteśmy tu już czwarty dzień. Czy jest środa? Czyli ile? No mniejsza o to. Czwarta noc. Czwarty dzień. Więc już troszeczkę zdążyliśmy zobaczyć, być, pospacerować. Byliśmy właśnie do tej pory przy tym głównym molo w Kołobrzegu. Spacerowaliśmy tam przy tej latarni i tak dalej, tak dalej. Na pewno wam to też to pokażemy. A dzisiaj idziemy tak dla odmiany gdzie indziej zobaczyć i żeby Nadia mogła sobie porzucać kamienie do wody. O kurcze. Ale mgła, nie? Ale jak dziwnie w ogóle przez to. Jest takie trochę oderwanie od rzeczywistości, mam wrażenie, przez to. Dokładnie, tak jakby bardzo. Ty, a my nie wzięliśmy koca. Wzięliśmy. Jest tu? Wziąłem. Super. Tak wyjątkowo klimatycznie, czysto, przyjemnie, przejrzyście jest, nie? Latarnia, popatrz. No widzisz, byśmy mądrzy. Że my się przez ten las pierwszego dnia tak przyciskaliśmy, a tu mieliśmy taką super drogę. Zaoszczędziliśmy 13,5 sekundy. Rozkładamy się. Tylko tak ciut dalej przejdziemy. A żeby, że kąpielówek nie wziąłem. Ale woda jest zimna na pewno. Na pewno jest bardzo zimna. Chodź, rozkładamy się. Nadia, chcesz wyjść? No powiem ci, że dziś jest tutaj tak przyjemnie, że ja mogę tu po prostu siedzieć i siedzieć. Pamiętasz, mówiliśmy, że nas brzydzi plaża piaszczysta? Dzisiaj jest dobrze. Całkiem inaczej niż w Chorwacji. Chorwacja była tragedia. Ten piasek był taki gruby, obrzydliwy, taki... A to jest taki przyjemny... A to jest taki puszek, aż się chce w niego wejść stopami. A, dokładnie. Chociaż może byłoby inaczej, gdybyśmy wchodzili do wody. I wiesz, bylibyśmy mokrzy. No. To racja. Kurczę, no faktycznie mogliśmy te stroje kąpielowe. A Nadia szykowała strój. Kojarzysz? Położyła na łóżku. Powiedziałam, że idziemy na plażę, to przygotowała strój kąpielowy. Teraz mamy to zakupione całkowicie. Nie. A zresztą. Zrobimy babkę na babce?
the blanket and the mat. Fajnie? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along. And I thought you knew I could doubt you deeply. We've got a phone in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who let get in trouble again. Let's talk about nothing on you. Nie chcę! Proszę. Brudne rączki, trzeba obczepać. Rączki. Wziąłem nam jedno duże, bo wiesz co, 3 złote różnicy, 2 złote różnicy między 300 a 500 ml, to już wiesz. Faktycznie. Daj te rączki z piachu. Co się dzieje? Leje się, ojej. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed. Bierze walidę ogrodowe, 10 złotych opakowanko. A coś cebula tym polskim morzem. Jestem nad polskim morzem, nie jestem zagrożony. Ale mi żal naszego dziecka. Je lody i nagle wpadł jej do piasku. No, no nie dało się z nimi nic zrobić. W takich warunkach jeszcze chyba nie była usypiona. Przy dźwiękach fal. Właśnie sobie zdaliśmy sprawę, że szliśmy na plażę kamienistą, taki był plan, a w ogóle tam nie dotarliśmy, ale no... Brakło nam chyba z 500 metrów. Ale ta miejscowa jest tutaj tak przeurocza, jeśli chodzi o polskie morze, że naprawdę czuliśmy tutaj fajny klimat. Dobra, tu są leżaki wszędzie jeszcze. Widzę, to są betonowe, one się dość mocno nagrzewają. Chciałam ci pomóc, ale przecież masz tam zjazd. Tak, tam zjazd. Nadia nam śpi, więc uznaliśmy, że wracamy w tym momencie do hotelu. Tam mamy na dachu basen, tak jak wam mówiłam, i idziemy tam się, że tak powiem, wychillować. No bo tutaj do morza mimo wszystko nie wejdziemy się kąpać. Pomijając już temperaturę, to jeszcze, no wiecie, jak wygląda woda w polskim morzu. Nie jest źle, jak tak przyglądaliśmy. Nie, nie jest tak źle tutaj, bo tutaj wiesz, jest... To nie tutaj... jest jak Gdańsk, Gdynia, gdzie jest ten tak, właśnie cypel hel cały, nie? Ale ja bym i tak do tej wody nie weszła. A mamy w hotelu wodę podgrzewaną do 36 stopni, tak jak wam chyba już mówiłam. Idziemy ja się tam... byłem wczoraj wieczorem, to była rewelacja, był księżyc, coś gwiazdy, no rewelacja, cudownie było. No, do tego uznaliśmy, że będziemy korzystać, wyjedziemy windą, więc Nadia nie powinna się obudzić i mamy nadzieję, że będzie sobie tam dalej przy basenie spała, a my się będziemy pluskać. I relaksować, cudownie. Dobry. Cześć. Wstałaś? A my myśleliśmy, że sobie jeszcze poczytujemy. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who's left, get in trouble again. Ja wiem, że się powtarzam, ale totalnie nie sądziłam. Nie oczekiwałam takiej pogody. Mamy 27 września i mamy 27 stopni. Siedzimy sobie w basenie, na dachu, na zewnątrz, łącznie z Nadią, bo wiecie, że dorośli często mimo warunków, mimo wszystko idą do tego basenu, żeby tylko skorzystać, a tutaj faktycznie są takie warunki, że my tutaj na spokojnie, bez wyrzutów sumienia siedzimy sobie z Nadią w basenie i korzystamy. Ludzie się tutaj opylają, coś niesamowitego.
Dlaczego w ogóle Kołobrzeg, dlaczego ta pora roku? Więc tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, jak wyjeżdżaliśmy, to że pojechaliśmy z wszystkimi domownikami. Na tych domowników nigdzie tutaj nie widzicie, już nie będziecie widzieć, dlatego że jesteśmy w dwóch różnych miejscach. Tak patrzę, to się teraz do was zbliżam i mi głowę ucina. Ogólnie to wraz z Krystianą siostrą kupiliśmy ich rodzicom na rocznicę ślubu właśnie tą wycieczkę, ten wyjazd do Kołobrzegu na tydzień do sanatorium. I oni są tutaj w sanatorium Bałtyk 4 km od nas, ale wiedzieliśmy, że oni sami tutaj nie dojadą, ponieważ no jest to, tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, no 9-10 godzin jazdy, no to nie jest trasa na nich jako kierowcy, dlatego jak wiecie, no ja i Krystian po prostu kochamy podróże, kochamy jeździć samochodem i mimo, że tutaj w polskim morzu byliśmy 4 razy, w Kołobrzegu jesteśmy drugi raz, to od razu powiedzieliśmy, że my jedziemy z nimi i znaleźliśmy sobie hotel. Jesteśmy 4 km od nich. Poszukaliśmy hotelu, który zapewni nam wszystko w razie pogody właśnie wrześniowej. No, spodziewaliśmy się deszczu, zimna, po prostu beznadziejnej pogody, dlatego chcieliśmy mieć hotel wypasiony, w którym będziemy po prostu mogli siedzieć od rana do nocy 24/7 i będziemy po prostu mieć tutaj wszelkie atrakcje, takie jak właśnie sala zabaw, basen, jacuzzi, sauny, spa, pełne wyżywienie. No i nie oczekiwaliśmy pogody, która nas została, czyli że na przykład z basenu taku skorzystamy, bo jest jeszcze basen w środku, czy że pójdziemy na plażę posiedzieć dłużej niż godzinkę w kurtkach, na spacerze i tak dalej. A tutaj widzicie, stroje kąpielowe, krótki rękaw, spodenki, no jest po prostu cudownie. Buty, no buty to ta niesie. Chodź! Moje! No twoje, to jesteś ta mokra. Mama, no? Mokre. Mokre wszystko jest, tak? Mama, mokre. Mama stała mokra, tak. Wszyscy są mokrzy. Piłka też jest mokra. Pobyliśmy w basenie. Nadia? Nadia też. Też. Nadia też. Jaki ten komplet z Pepko jest cudny. Wow, ale pięknie wyglądasz. Pokaż się. Nie. Idziemy na obiad zaraz, na zupkę zaraz idziemy. Wow, zobaczcie, 86 rozmiar i jest taki, taki nawet ciut za duży. No wiem, wiem. Mama, moje! No twoje. Pięknie wyglądasz, cudownie! Moje! Dobra, ładnie. Pięknie. Moje! To jest etap, kiedy wszystko jest moje, tak? Idziemy na, wiesz na co? Na ciastko i kawę. Tatuś zaprasza. Tak? Tatuś zaprosił na ciastko i kawę. Nadia! Szczoko! Ale zrobimy jednego kucorka, żeby tylko włoski nie leciały. Chcesz zjeść ciastko? Tak! Myślałam, że nie ma mojego tiramisu, a ja po co tiramisu przyszłam. Ale nie ma... Wow! Faktycznie! Jest jedno tiramisu, czyli to, co ja chcę. Malinki. Które ty byś chciała? Tak? Ty chcesz malinki? Tak. Okej. Okay. Dla mnie będzie tiramisu. Ja. I dwa razy zadłać, tak? Tiramisu jedno. To tiramisu, tak, tiramisu jedno. Tak. Wow. Dwa razy zadłać? To czy to? To różowe. Jak ja to zjem, to obiad będę jeść o 20. Przecież to jest ogromne. Ale marzyłam o tym od momentu, kiedy weszliśmy tego do hotelu, więc w końcu jest. Oh no.
to tu macie? Ja od 40 minut siedzę sama, piję kawę, a ich nie ma. I się zastanawiałam, co oni takiego zrobili, no i proszę bardzo, wszystko już wiemy. No proszę bardzo, czego wy to jeszcze nie znajdziecie? Mama! Wow! Weź może od nas jedną wiadereczkę, droga pani. Klatka dla dzieci. Chodź. Ale to jest świetne miejsce. Widzę jest właśnie. Całe ogrodzone, naprawdę super. No jeszcze tego, jeszcze tutaj nie byliśmy, o, nie? O, kamyk! O, jaki piękny kamień! Weź go. Weź, weź. Nie wiem po co, ale weź. I widok na basen. Ten na dole. Z zewnątrz. Ale te spodenki to są nieźle za szerokie na ciebie. Leci ci to. Tutaj w nocy wszystko się świeci. Jest takie poświetlane LEDami. I wygląda to po prostu cudnie. Byliśmy tu wczoraj o 21:00. Wszyscy razem w wodzie podgrzewanej. No, rewelacja. Tak jeden siwy całkiem. Auć! Ale wiesz jaki siwy? Ale boli! Ale wiesz jaki siwy? Boli jakby był żywy. No bo jest siwy. Nie. Daj, mogę jeszcze raz? No, ale wyrwij. No to nie, to muszę pęsetem, chcę się tylko pobawić. Dziecko! Dziecko! Czy tam pani jest goła? Tak. Ale się naoglądałeś. Tak. Wow. Padniesz do tyłu. To ja już nie chciałam cię palić do piasku. No ja też nie, ale a to jest całkiem przyjemniej. Już było mi czysta. Już za 3 tygodnie temu. Przysięgam, że nie miałam wcześniej czasu jej ruszyć. A tutaj uznałam, że na pewno będzie taki moment, że w końcu zaczniemy się nudzić i nie będzie takiej potrzeby, żebyśmy cały czas na okrągło spędzali czas, tak jakby teraz Krystian zajmuje się Nadią, cały czas to na placu zabaw w sumie, a ja wzięłam sobie właśnie tę książkę i zaczęłam ją czytać w spokoju. Jestem na 40 stronie i powiem wam, że chyba ciężka droga przede mną i nie mówię tutaj totalnie o zachowaniu dziecka, a o swoich reakcjach, bo jestem na 40 stronie, a już mam takie myśli czytając to, że na pewno dziecko by mi tak odpowiedziało, na pewno tak by ta sytuacja się potoczyła, gdybym tak odpowiedziała, więc jak widzicie, no sama nad sobą muszę popracować, czeka mnie ciężka droga, mimo że Nadia póki co na pewno jeszcze nie jest w tym etapie, kiedy jest ciężko. Wiadomo, że ma tam już swoje, na ten moment wszystko jest moje, 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 ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy jest najgorzej. Także myślę, że naprawdę taka książka przyda się każdemu rodzicowi i przede wszystkim ile błędów te starsze pokolenie popełniało, bo ja nieraz właśnie słyszałam takie teksty i widzę, że też to wyniosłam z domu, dlatego dużo pracy przede mną i myślę, że takie książki mi pomogą. Tylko tak jak mówię, najpierw muszę to sama przepracować w głowie, żeby później tego, żeby później wprowadzić to w życie. Czy ekipa jest głodna? Nie. Serio nie? Na razie nie, tak? No, uspokoiliśmy się. Tak? A to co, było coś źle? Nie. Czyli odpoczywamy, tak? Jeszcze chwilę. Tati! Zjemy tak... Co? Za 15. No nie jest tarty, patrz, patrz, ona jest nauczona, że to ty czytasz książki. Widzisz? No widzisz? Aha, karta jest twoja. Sorry, no to... Ale książki to tak. Też. To ty zawsze schodzisz z kartą, to racja. I? Taki. Tarty, tak, no racja. Wybacz. A książka mamy. Mama się uczy, jak cię wychowywać. Dziękuję. Proszę, już wychowana. Mówi dziękuję, ona sobie za wszystko dziękuje. Dygi, dygi, tacie robimy. Hula, hula. Hula, hula. Hula hop! To tu tyle piasku na nim. Nie ja, ze znaczy nie ja. Idziemy jeść? Na zupkę chcesz iść? Na kolacji i
pierwszy raz nie idziemy prosto po kolacji do akwaparku, bo spędziliśmy dzisiaj dość dużo czasu w basenie na zewnątrz. Przebraliśmy się w cieplejsze rzeczy, Nadia tak samo, Krystian też już jest w bluzie, już wcześniej chyba byłeś. Tak. I postanowiliśmy, że jedziemy tam do dziadków, w sensie nie dosłownie do dziadków, ale tam koło nich. W sumie im też damy znać, że będziemy, może przyjdą. I idziemy, wciśnij windę. I jedziemy na molo w Kołobrzegu. Co prawda na zachód słońca nie zdążymy, bo też nie planowaliśmy, chociaż mieliśmy przez chwilę taką myśl. Tak, ale ostatecznie uznaliśmy, że nie. Poszliśmy na kolację, po jedzeni położyliśmy się do łóżka i Krystian mówi, jedziemy na molo. Nie będziemy leżeć, jedziemy na molo. No, dokładnie, żeby nie marnować czasu. Odwiedzeni. No chodź, babcia, idzie spać. Byliśmy na molo, byliśmy na herbacie i chłopaki na piwie. Chłopaki, jak to brzmi. Wracamy teraz do hotelu. I co? Fajny dzisiaj był dzień. Kurczę, naprawdę dzisiaj tak poczułam klimat nadmorski. Lecimy do hotelu, lecimy spać. Z wami się już żegnam, także dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Nadusia, chodź!